Widok z lotu ptaka na wierzchołki drzew. Zielone szczyty drzew iglastych, zielone, złote i czerwone korony drzew liściastych. Szybko zmieniające się obrazy. Dwa wielkie żubry. Żuki wspinające się po omszonym pniu. Walczące żuki z przerośniętymi żuwaczkami. Tokujące cietrzewie. Przemieszczające się w wysokich trawach poroże samca jelenia. Czarny wąż leżący wśród traw. Wilk. Mały ptak z pomarańczowym pióropuszem na główce. Łoś. Dwa walczące żuczki. Zielona żaba prześwitująca przez duży zielony liść. Pojawia się napis: Dzika przyroda w sercu Europy. Zielona żabka na poziomo ułożonej gałązce. Obejmuje ją łapkami. Przechodzi po niej. Pomiędzy smukłymi źdźbłami traw pajęczyna. W jej centrum wielki pająk. Zielona żabka zeskakuje z gałązki. Położenie Polski w środku Europy, między morzem a górami, na obszarze wielokrotnych zlodowaceń, przyczyniło się do powstania dużej różnorodności krajobrazów i ekosystemów. Pomiędzy wielkimi zwalonymi drzewami szerokie liście paproci. Przykładem takiego zróżnicowania są między innymi lasy. Obecność w Polsce dużych obszarów leśnych, z których większość znajduje się w zarządzie lasów państwowych, umożliwiło przetrwanie gatunków zwierząt, gdzie indziej wytępionych lub bliskich wytępienia. W wysokich paprociach przechadza się grupa żubrów. Dzisiaj w Europie Środkowej i Zachodniej do rzadkości należą tak wielkie i zwarte kompleksy leśne, jak nasze puszcze. Pomiędzy ząbkowanymi liśćmi pokrzywy białe kwiaty. Unikatem przyrodniczym jest oczywiście Puszcza Białowieska. Las, który powstał bez udziału człowieka i w którym od tysięcy lat trwają naturalne procesy przyrodnicze. Na białych płatkach mała brązowa pszczoła unosi się delikatnie nad kwiatami. Przelatuje z jednego na drugi. Ten ostatni skrawek niegdyś ogromnych europejskich puszcz przetrwał w Polsce za sprawą wielowiekowej ochrony. Zbliżenie na sercowate listki koniczyny. Zielony mech i koniczyna porastają wielki, leżący pień. Drzewa w puszczy wcale nie rosną gęsto, ale trudno po niej się poruszać, bo zaścielona jest tysiącami połamanych gałęzi i konarów, setkami przewróconych pni. Tutaj możemy zobaczyć, jak niegdyś wyglądała pierwotna puszcza środkowej Europy i obserwować, jak działa prawdziwy, niezmieniony i niepodporządkowany człowiekowi ekosystem. Pośród drzew szeregi połamanych gałęzi i wykrotów, wywróconych drzew z obnażonymi konarami. Tu możemy dowiedzieć się najwięcej o prawach rządzących przyrodą. Pośród suchych łodyżek liczna grupa mrówek przebiegają pod źdźbłami po sobie. Zbliżenie na wielkie czarne oko żubra. Najważniejszym i kojarzonym z Puszczą Białowieską ssakiem jest żubr. Pośród wysokich dębów stado kilkunastu osobników. To nasza duma i jeden z symboli Polski na świecie. Wyjątkowa jest historia przetrwania tego gatunku. Dzikość i siła nie uchroniły żubra przed pasją łowiecką człowieka. Na początku XX wieku istniały tylko dwie naturalne populacje: w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie. Pierwsza wojna światowa i jej konsekwencje przyniosły tym zwierzętom zagładę, a ostatni żubr białowieski został zabity w 1919 roku. Prawie 90 lat temu los tego gatunku zależał dosłownie od kilkudziesięciu osobników. Dzięki niezwykłemu poświęceniu Polaków i Niemców, założycieli Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra, gatunek ten przetrwał. Stowarzyszenie rozpoczęło hodowlę restytucyjną opartą o żubry ocalałe w ogrodach zoologicznych i prywatnych zwierzyńcach. Udało się. Dzisiaj w całej Polsce mamy z górą 1200 osobników. To jest prawie 28% całej światowej populacji, z czego około 1000 żubrów żyje na terenach zarządzanych przez lasy państwowe. Mały żubr merda ogonkiem. Wspina się na grzbiet leżącego na trawie starszego osobnika. Złote słońce przebija się przez gęstwinę. W suchym, obdartym skory pniu okrągła dziupla. Z jej wnętrza wystaje dziób. Bardzo rzadki w Polsce dzięcioł trójpalczasty, ze względu na bazę pokarmową, jak i miejsce gniazdowania, wymaga starych i obumierających świerków. Przy dziupli pojawia się czarno-biały ptak. Podstawowym składnikiem jego pożywienia są bowiem owady żyjące pod korą takich drzew.
polskiej części Puszczy Białowieskiej występuje jedna z największych populacji tego dzięcioła w naszym kraju. Dzięcioł raz za razem wkłada pokarm do wystającego z dziupli dzioba. Dzięcioł trójpalczasty jest jedynym przedstawicielem tej grupy ptaków, który ma czapeczkę żółtą, a nie czerwoną. Na głowie obu ptaków żółty pas drobnych piórek. Lęgowiska muchołówki białoszyjej ograniczają się do dużych kompleksów wilgotnych, starych lasów, liściastych i mieszanych. Drobny ptak z białym brzuchem i szyją, czarnymi skrzydłami, czarną w główką. W Polsce zwarty areał lęgowy obejmuje południową część kraju, ale dość liczna jej populacja występuje także w Puszczy Białowieskiej, gdzie znajduje odpowiednie do lęgów dziuple. W drzewie okrągły otwór obrośnięty korą. Ptak z białym brzuszkiem przysiada na krawędzi. Odlatuje. Powierzchnia polskich lasów wciąż rośnie, a to stwarza coraz lepsze warunki bytowania dla wielu gatunków dużych ssaków, w tym także wilków. Trzy wilki wśród krzewinek i młodych drzew liściastych. Należą one do zwierząt bardzo czułych na wszelkie zmiany w środowisku życia. Dlatego w naszym kraju żyją w rozległych puszczach i najbardziej niedostępnych lasach, głównie na wschód od Wisły. Gęste krzewy paproci, liście wielkie, rozłożyste. Niezbyt liczne i rozproszone wilcze watahy zasiedlają obecnie lasy w zachodniej i centralnej części kraju. Dwa wilki wygrzewają się na słońcu. Niewątpliwie na zwiększenie populacji wilka w Polsce wpłynęło objęcie go w 1998 roku ścisłą ochroną. Leżą na wielkim kamieniu, unoszą głowy, rozglądają się. Dzisiaj przypadkowe spotkania z tym dużym ssakiem nie należą już do takiej rzadkości jak jeszcze kilkanaście lat temu. Na wysokiej łodyżce fioletowe, dzwonkowe kwiaty w gronie. Wiosna w Bieszczadach. Na gałązce ptaszek z pomarańczowo-rdzawą głową. Rzewny śpiew rudzika jest zapowiedzią jej nadejścia. Ptaszek zrywa się z gałęzi, odlatuje. Jego ciało jest szare, czarne oczy i brązowy dziubek. W gałęziach świerków wtóruje mu zniczek. Szaro-biały ptak z zielonymi skrzydłami i pomarańczowym grzebykiem na głowie. O mysi króliku to nasz najmniejszy ptak. Zniczek przysiada na gałązce świerka. Jego śpiew jest mocny, wysoki i świdrujący. Łatwo przebija się przez gęstwinę świerkowego lasu, oznajmiając innym samcom, że ten rewir już jest zajęty. W kwietniu w Bieszczadach zakwita żywiec gruczołowaty. Jest on subendemitem karpackim, co oznacza, że poza Karpatami, jego głównym obszarem występowania, rośnie nielicznie i tylko w jego bliskim sąsiedztwie. Żywiec gruczołowaty jest typowym geofitem, a więc byliną, której pączki zimują w ziemi, dzięki czemu jego kwitnienie może odbywać się przed rozwojem liści na drzewach. Tutaj, w bieszczadzkich lasach bukowych, tworzy przepiękne, intensywnie fioletowe kobierce. Dłoniaste liście, fioletowe, dzwonkowate kwiaty. W tym samym czasie kwitną inne wczesnowiosenne rośliny runa. Delikatna rutewka orlikolistna. Drobne, białe, pięciopłatkowe kwiatki. Cebulica dwulistna, osiągająca w Polsce północną granicę zasięgu. Czy, podobnie jak żywiec gruczołowaty, rosnąca łanowo śnieżyca wiosenna. Na łodyżce zawieszone ku dołowi białe, dzwonkowate kwiaty. Wszystkie te rośliny podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Na końcach płatków małe żółte kropki. Przy ziemi długie, smukłe liście. W Polsce tylko w Bieszczadach, nad Sanem, możemy spotkać niezmierną rzadkość świata gadów. Tutaj bowiem żyje nasz jedyny nadrzewny wąż, wąż Eskulapa, znany m.in. z tego, że jest mistrzem wysokościowych wspinaczek. Po cienkich gałązkach drzewa prześlizguje się wąż. Wąż Eskulapa jest dusicielem. Jego brzuch jest biały, wierzch czarny. Odżywiając się gryzoniami i jaszczurkami, zabija je splotami silnie umięśnionego ciała. Z jego pyska wysuwa się wąski, czarny, rozwidlony język. Inną osobliwością występującą tylko w Bieszczadach jest czarna odmiana zaskrońca zwyczajnego. Czarny wąż zwinięty w ciasny zwój. Napina ciało, jego głowa wyskakuje do przodu. Uniesiona nad ziemią poszerza się. Wczesną wiosną, tuż przed świtem, na otwartych przestrzeniach łąk i torfowisk, zbierają się cietrzewie. Po nocnym niebie przemyka księżyc w pełni. Jeszcze ich nie widać, a już słychać bulgoczące i syczące tony.
Toki samców są gromadne i odbywają się na ziemi lub drzewach. Łąka zalana mgłą, na niej czarne ptaki. Koguty wówczas rozkładają wachlarzowato ogon, opuszczają skrzydła, wyciągają poziomo szyję i stroszą pióra. Na głowach ptaków czerwona skóra, tak zwana róża. Co jakiś czas w tej postawie podskakują, podfruwają lub wzlatują. Dwa cietrzewie naprzeciw siebie dynamicznie ruszają ku sobie. W porze walki czasem dochodzi do wzajemnego darcia piór. Ptaki uderzają się dziobami w klatkę piersiową. Chwytają dziobami pióra przeciwnika. W Polsce cietrzew jest skrajnie nielicznym ptakiem lęgowym, choć do końca XIX wieku był u nas jeszcze dość pospolity. Występuje wyspowo w północno-wschodnich regionach kraju, również w strefie lasów iglastych, a w górach na nielicznych terenach podmokłych, jak na przykład na Hali Izerskiej w Karkonoszach. Płaskie, nizinne przestrzenie łąki, gdzieniegdzie pojedyncze, strzeliste drzewa. Pod lasem fioletowe kwiaty na wysokich, pojedynczych łodygach. Pomiędzy nimi przelatuje biały motyl. Dzika, ukwiecona łąka, kipiąca obfitością kształtów, mozaiką barw i głosami natury, robi na nas niesamowite wrażenie, raduje zmysły i poprawia nastrój. Na łodyżce oblane słońcem fioletowe, dzwonkowate kwiaty. Pośród świeżej zieleni delikatnych traw przepięknie kwitną rośliny o różnobarwnych kwiatach, tworząc łany układające się w efektowne mozaiki. Pod niebieskim, przetykanym chmurkami niebem warstwy kwiatów. W zależności od uwilgotnienia podłoża na majowych łąkach kwitną kukliki, rdesty, ostrożenie, mieczyki, storczyki, kosaćce syberyjskie. Owocują puchatymi główkami wełnianki. Na tle nieba białe, włoskowate kłosy na wzór pędzelków powiewają na wietrze. Każda roślina ma tu swoje miejsce. Łąka, podobnie jak las, tworzy uporządkowane piętra, a jej powierzchnia jest całkowicie wykorzystana wszędzie tam, gdzie dochodzi choć trochę światła. Taki porządek tworzył się tysiące lat. Na fioletowym płatku kwiatu drobny pająk. Kwitnienie roślin łąkowych jest rozłożone w czasie. Dzięki temu od wiosny do jesieni wabią one barwami, pyłkiem i słodyczą nektaru niezliczone rzesze owadów. Na koszyczku kwiatów ostu zielony pasikonik. Najbardziej rzucają się w oczy pysznie ubarwione motyle przelatujące z jednych kwiatów na drugie. Jaskrawo-żółty motyl, na jego skrzydłach dwie plamki. Zaopatrzone w długie, spiralnie skręcone trąbki, sięgają po życiodajny nektar, ukryty często dość głęboko w kielichach kwiatowych. Krótkie ujęcia kolorowych motyli sięgają długimi ssawkami do wnętrza kwiatowych kielichów. Obfitujące w nektar kwiaty przyciągają jednego z naszych najpiękniejszych motyli – pazia żeglarza, zwanego również żeglarkiem. Rozpiętość jego skrzydeł sięga nawet 8 cm. Żeglarek potrafi długo szybować ponad łąkami bez poruszania skrzydłami. Stąd też wzięła się jego nazwa. Motyl o pasiastym, kremowo-czarnym ubarwieniu skrzydeł odlatuje z drobnych kwiatów. Na porozrzucanych stanowiskach w różnych częściach naszego kraju, zwłaszcza tam, gdzie są starodrzewia i stare aleje dębowe, żyje nasz najokazalszy, bo osiągający ponad 8 cm długości chrząszcz, jelonek rogacz. Po korze drzewa wolno wspina się czarno-brązowy chrząszcz. Znakiem rozpoznawczym samca są imponujące, przerośnięte żuwaczki. Wielka para brązowych odnóży osadzona jest na głowie. To właśnie dzięki tym charakterystycznym żuwaczkom, przypominającym poroże jelenia, owad ten zyskał swą nazwę gatunkową. I wewnętrzne krawędzie pokryte ostrymi ząbkami. Tak ogromne żuwaczki potrzebne są samcowi do walki o samicę. To, czy jakąś zdobędzie, zależy od ich rozmiaru i jego siły. Kiedy dwa samce spotkają się na swojej ścieżce, minimalny dotyk między nimi sprawia, że ogromne żuwaczki zaciskają się i zaczyna się wtedy widowiskowa walka. Dwa samce jelonka naprzeciw siebie szarpią się nawzajem, zaciskając żuwaczki. Jeden z nich wycofuje się, spina na krawędź konara, odlatuje. W Polsce rójka jelonków odbywa się w czerwcu. Wówczas można je spotkać na pniach starych dębów, gdzie ze zranionych miejsc spijają sok, który jest głównym pożywieniem osobników dorosłych. Podłużne zagłębienie w korze. Z
sok jest także przysmakiem innych owadów. Tam skupisko chrząszczy i motyli. Jednak najwięcej można tu spotkać motyli z rodziny rusałkowatych. Motyle ze skrzydłami o dużej powierzchni, brązowe z żółtymi krawędziami, brązowe z pomarańczowymi i czerwonymi plamkami. Polana porośnięta wysokimi paprociami. Na ciepłych i nagrzanych, piaszczystych ugorach i śródleśnych polanach można często usłyszeć głośne granie samców świerszczy polnych. Dorosłe osobniki w maju i czerwcu w wierzchnich warstwach ziemi wykopują płytkie norki, do których charakterystycznym śpiewem zwabiają samiczki. Czarny, drobny świerszcz pociera skrzydełkami. Te niewielkie owady o walcowatym ciele i dużej głowie zaopatrzonej w mocny aparat gryzący cechują się wyjątkową terytorialnością. Ich głośna gra to również informacja dla rywali, że teren wokół norki jest zajęty. Przy małej norce w ziemi pojawia się drugi świerszcz. Gdy jednak inny samiec pogwałci nienaruszalność rewiru, dochodzi wówczas do zaciętej walki, która zwykle kończy się ucieczką rywala, a czasem silnym okaleczeniem lub nawet śmiercią. Dwa świerszcze nabiegają na siebie, obejmują się przednimi kończynami. Szarpią się, podgryzają, raz za razem odskakują i znów atakują. Jeden ze świerszczy osłania ciałem małą norkę, przerzuca przeciwnika na drugą stronę, tamten odbiega, świerszcz pociera skrzydłem o skrzydło. W południowo-zachodniej części Pojezierza Lubuskiego dominują bory sosnowe, pokrywając niemal bez reszty całą jego przestrzeń. Pomiędzy drzewami fioletowe grona dzwonkowatych kwiatów. To Puszcza Rzepińska. Lesistość tego obszaru zawsze była duża, a w ostatnim półwieczu jeszcze się zwiększyła. Tak rozległe połacie borów sosnowych są wielkim wytwórcą świeżego powietrza nasyconego aromatycznymi olejkami, tworząc przy tym wspaniały mikroklimat oraz środowisko życia dla wielu roślin i zwierząt. Pomiędzy drzewami przebiegają grupy dzików. W wysokiej trawie przechadza się młoda łania. Krajobraz borowy urozmaicają nieliczne drzewostany dębowe i bukowe. Tutaj, na powalonych pniach starych drzew, pozostawionych w lesie aż do ich pełnego rozkładu, można natknąć się na innego naszego oryginalnego chrząszcza. Próchnożernego rochatyńca nosorożca. Ciemnobrązowy chrząszcz z pionowym, kółkowato uniesionym wyrostkiem na głowie. Wolno kroczy po zielonym dywanie mchu. Stawiając nogę za nogą, wspina się pod niewielkie wzniesienie. Za nim pojawia się kolejny, bliźniaczy chrząszcz. Wchodzą jeden za drugim. Puszcza Rzepińska jest też wyjątkowa pod innym względem. Od wzgórą 200 już lat odbywa się tutaj największe w Europie rykowisko. Po zalanej mleczną mgłą łące przebiega jeleń z wielkim, rozłożystym porożem. Raz za razem unosi łeb, otwiera pysk. Co roku, każdego września, jelenie w ogromnych ilościach gromadzą się na skrytych wśród rozległych borów łąkach dobrosłowskich, które na ten krótki okres stają się areną dla tego wyjątkowego jesiennego misterium. Wielki byk unosi łeb. Przy każdym ryku jego podbrzusze podskakuje. Przechadza się wolno, dostojnie stawia kroki. Łania, nachylając się przy ziemi, podgryza trawę. Dwa byki, pochylając głowy, nacierają na siebie. Zakleszczają rogami. Rykowisko z Puszczy Rzepińskiej niczym magnes przyciąga rzesze nie tylko myśliwych, ale przede wszystkim pragnących przeżyć niesamowitą przygodę miłośników przyrody. Na otwartej łące wielki byk z rozłożystym porożem przegania łanie. Unosi łeb. Na tafli wody czerwone refleksy tarczy słońca. Przyrodnicze wartości Dolin Rzecznych Polski jako środowiska życia ptaków, ryb, bezkręgowców i unikatowych gatunków roślin są bezcenną wartością utraconą bezpowrotnie w innych krajach europejskich. Na powierzchni szerokiego rozlewiska liczne grupy pływających i wzlatujących ptaków, kaczek i gęsi. Na niżu Europy nawet nieduże rzeki o czystej wodzie, płynące w naturalnych dolinach z całym ich biologicznym bogactwem, stały się rzadkością. Drawa jest jedną z takich rzek. Płytka rzeka o szybkim nurcie. Na jej powierzchni szeregi suchych liści. W jej krystalicznie czystych, zimnych i dobrze natlenionych wodach żyją takie gatunki ryb i innych organizmów, które gdzie indziej
nie przetrwałyby. Przy brzegu konary wiekowych drzew nachylają się nad taflą wody. Rzeka płynie krętym korytem pośród wysokopiennych lasów mieszanych, opadających często stromymi skarpami nad jej brzeg. Powierzchnia skarpy pokryta dywanem z pomarańczowych liści. Czasem korony ogromnych buków zamykają ją w tunelu kolorowych liści. Tu i ówdzie powalone pnie burzą jej bystry nurt i tworzą ciche zakątki, z których często korzystają zwierzęta. Na brzegu trzy szare łabędzie. Jeden z nich staje na nogi, szeroko rozkłada skrzydła, porusza nimi dynamicznie, potrząsa ogonem. W środkowym odcinku rzeka przepływa przez obszar czynnego poligonu wojskowego, gdzie swoją ostoję od pewnego czasu mają żubry. Sprowadzone na te tereny w 1980 roku z Białowieży, zwierzęta znakomicie przystosowały się do tutejszych polno-leśnych warunków. Na polanie i pomiędzy drzewami grupa kilkunastu żubrów. Niektóre z nich skubią trawę, pędy krzewów. Biebrzańskie bagna. Ten niezwykły krajobraz, egzotyczny na tle europejskich pejzaży, to jeden z najcenniejszych klejnotów polskiej przyrody. Szerokie przestrzenie łąk, porośnięte gęstymi, wysokimi trawami. Jest to jedyny i ostatni tak duży obszar trudno dostępnych, naturalnych torfowisk w Europie. Smukłe, zielone źdźbła traw, pomiędzy nimi kolby brązowych pałek. Królem Biebrzy jest łoś, nasz największy ssak jeleniowaty. A trzeba podkreślić, że podczas II wojny światowej został on prawie doszczętnie wytępiony w Polsce i tylko niewielka populacja przetrwała w jego głównej ostoi – bagnach biebrzańskich. Dzięki kilkukrotnie podejmowanym działaniom ochronnym łoś jest obecnie gatunkiem pospolitym w północno-wschodniej Polsce. Bagna biebrzańskie są jednym z najważniejszych obszarów w Europie, chroniących faunę związaną ze środowiskiem wodno-błotnym, które znikają z naszego kontynentu w szybkim tempie. Nad powierzchnią wody przelatuje biało-czarny ptak. Dlatego nie sposób tutaj nie wspomnieć o wodniczce. Ten niewielki ptak znalazł w Polsce swoją główną ostoję. Aktualnie liczebność wodniczki wynosi ponad 3000 śpiewających samców, a na samej Biebrzy około 2500. Co stanowi 25% światowej populacji lęgowej, będąc jednocześnie największym skupiskiem tego ptaka w całej Unii Europejskiej. Na smukłych, pionowo ustawionych łodyżkach traw mały, brązowy ptaszek. Na jego głowie przebiegają dwa wzdłużne, ciemne pasy. Ptak ma jasny brzuch. Większość obszarów chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000 powstała w Polsce na terenach leśnych. Pomiędzy drzewami mały staw. Z jego wnętrza biją silne strumienie. Unoszą piasek z dna. Zajmują one ponad 2,8 miliona hektarów gruntów będących w zarządzie lasów państwowych, a to oznacza, że między innymi na leśnikach spoczywa odpowiedzialność za stan siedlisk i populacji gatunków chronionych w ramach tejże sieci. Dwóch mężczyzn nachyla się nad kamerą. W oddali, przed nimi, pomiędzy drzewami stado żubrów. Dzika przyroda jest wartością niewymierną. Jest pięknem samym w sobie, które przejawia się w ruchu, harmonii barw i kształtów, w bogactwie świata roślin i zwierząt. Na liściu, przy małym pączku, motyl z rozłożonymi skrzydłami. Na krawędzi ząbkowanego liścia gąsienica pokryta szczecinkami. Przyroda to przyjemność przeżywania z nią zmysłowego kontaktu. To budzenie estetycznych i emocjonalnych wzruszeń. To w końcu różnorodność form i odrębności regionalnych, które czynią nasz świat tak interesującym. Śródleśną asfaltową drogę przekracza samica łosia. Warto o tym pamiętać, bo to właśnie dzika, nienaruszona przyroda staje się na ziemi dobrem coraz rzadszym, a więc coraz cenniejszym. Leśny krajobraz we mgle, na pajęczynach i pasemkach babiego lata krople rosy. Obcowanie z przyrodą pozwala przeżyć coś nieznanego i wypełnić zakątki ludzkiej duszy. W wysokich trawach ukazuje się ukoronowana porożem głowa jelenia byka. Na końcu śródleśnej drogi, pomiędzy drzewami, świetliste kształty na podobieństwo leśnych wrót. Pojawiają się napisy końcowe. Scenariusz, reżyseria i komentarz Tomasz Ogrodowczyk, Michał Ogrodowczyk.
Zdjęcia: Michał Ogrodowczyk, Tomasz Ogrodowczyk, Sławomir Skupiński. Montaż i udźwiękowienie: Tomasz Ogrodowczyk. Produkcja: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Audiodeskrypcję opracował i odczytał Marcin Laskowski. Produkcja: Echo MMR Marcin Laskowski.